Wojty.pl. Jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Chcę wyjść co roku, to twoja głowa gdzieś tam nie zagrała i teraz to Slifter tobie pomógł, żebyś właśnie wygrał ze względu na to, że psychika gdzieś tam się poprawiła? Tak, słuchaj, w ogóle myślę, że Slifter na ostatnią walkę mógł sobie wziąć naprawdę wielu innych, kurwa, przeciwników. Bardzo się cieszę, że to wziął mnie. Rozumiesz, bo ja sobie po prostu... niedokończone sprawy, żeśmy sobie zrobił bardzo fajną sprawę, za co jestem bardzo wdzięczny, kiedyś będzie trzeba komuś nogę złamać kijem, więc dzwoń Damian. Ale patrz, jaka zajebista historia i na końcu mi dał swój puchar, czaisz? Wiesz, no bo zasłużyłeś na to, kurwa, wiesz? Po prostu. A ty nie masz w ogóle żalu, że ta walka wtedy się odbyła i odbyła się teraz i skończyła się tak, a nie inaczej? Nie, zajebiście, wiesz, ja wtedy mega zyskałem na tym, że wiesz, ale tu zyskałeś, jeżeli chodzi o sympatię ludzi, a mi chodzi teraz bardziej wiesz, o tego ducha, wolę walki, o wygranego. Nie rozumiem. Czy nie rozumiesz? Rozumiesz? Tak, chodzi... Nie, kurwa mać, to się tak, zobacz... Jak możemy mieć, kurwa, mać za złe? To Stifler to jest freak, typowy, kurwa, freak, rozumiecie? Więcej takich gości, to dalej będzie żyło, ej, kurwa. Najlepsze on się bez powodu nie, kurwa, sadzi, nie chodzi, nie krzyczy, a robi, kurwa, robotę, no. Skurwiel, bez kitu, no. Bez kitu. Najlepsze jest to, że jakby ktoś na was spojrzał i wiedział, że walczyliście razem, to myślę, że trudno by było zgadnąć, który z was wygrał i że w ogóle dzisiaj ja wygrałem, walkę. Ja za szybko przerwał. Możemy to... Dobra, w takim razie, czy dojdzie jeszcze do skutku, żebyście mieli rewanż kiedykolwiek? Nie. Wiesz, jeżeli ja tam wrócę po tych dwóch latach, wiesz, jak będę miał tę operację nosa i się zagoi, to na pewno nie będę walczył z Soroko, czaisz? Taki Soroko już jest zakończona, ma happy end. Oddał mi swój puchar, no. A potem zajaraliśmy blanta, czaisz? No, to już jest topór, no. Jest zakopany i nawet nie wykopany był. No, ale nie palcie blantów, one są niezdrowe. Nie, naprawdę. Ale po walce można. No, po walce. Każdemu temu, pełnoletniemu... posiadaczowi... Nie, nie, zawodnikowi. Tak, tylko sportowcom. Porównanie odnośnie ostatniej walki z Bombardierem a Soroko. Który z nich był trudniejszy? Kurwa, wiesz, jaki Soroko ma mocne ciosy? Jakie? Kurwa, mocne, czujesz? Naprawdę mocne, nie? Te uderzenia były, wiesz... Ale nie na mnie, to dobrze, nie na mnie, dobra. Ktoś musiał poświęcić w tym wywiadzie. Ale Stifler właśnie tutaj, wiesz, lewą stronę wolną. Ale nie, serio? Soroko ma mocniejsze ciosy, tak? Czy Bombardiery? Kurwa, powiem ci, że nie no... Raczej bombardier, bo bardziej, ale niedużo, czaisz? Niedużo. Te jego były takie, kurwa, szybkie i takie bolące, nie? Też bolały, kurwa. No dobra, czyli rozumiem, że zaraz wspólny after między wami. Takie krzywdzące, nie? Czy wiedziałem, że zaraz mogą mi zrobić krzywdę, nie? Niebezpieczne. Niebezpieczne, no, no. Dobra, to wspólny after za chwilkę, rozumiem. Nie, after już trwa. Nie mówimy, Stifler. Ej, Adam, to teraz mówię, żeby dorównać właśnie rekordu, to powinieneś się zmierzyć z Bombardierem. Od razu z Jezusem, kurwa, albo z papieżem, dawaj. Dwóch na dwóch. Stifler, jak z tą wróżką było? Dobra, przechodzimy już do naszej rozmowy. Tak, do naszej rozmowy. Jak widać, pełen szacuneczek dla swojego przeciwnika po walce. Dla każdego przeciwnika szacunek. No. Adam, powiedz mi, czy ty jesteś bardziej zadowolony z tego, że wygrałeś ten pojedynek, czy z tego, że udowodniłeś wszystkim, że możesz tą walkę stoczyć i że pojawiłeś się ku uciesze swoich kibiców? Myślę, że dwa razy trafiłeś, wiesz? Myślę, że dwa razy trafiłeś. O kurwa, słuchajcie, bo walczy z Uzi, wiesz? Okej, zerknijmy, ale komuś kibicujesz tutaj w tym pojedynku? Oj, sorry, bardzo kurwa, poczekamy, ale kurwa, tutaj przecież ten... Ale ja zobaczymy. Ta się cofa, napiera Zusy jak kurwa zwykle, pyk, pyk. Czy to jest dobry pomysł, żeby zakończyć... Kibicujesz Zusie, rozumiem. Pyk, pyk, pyk. Ja znam je obie już po wszystko. Dziękuję Ci bardzo. Cieszę się, że po prostu tutaj... Brawo. Szacunek dla Zusie, właśnie pokonała Esmeralda. Dla nich obu, wiesz, że w ogóle wyszła, zobacz. Esmeralda, weź wyjść z Zusie. No tak, no Zusie jest dużo bardziej doświadczona i w zasadzie ta walka od początku... A widzi jeszcze, to ona jeszcze może walczyć? Pa. Ale to nie jest MMA? W MMA chyba się nie liczy. Nie wiem. Mogę czegoś nie wiedzieć. Pa walczy? A, pa. Esmeralda jest w ogóle w szoku, że ona i oni jej pozwoli walczyć. Chyba nie rozumiała czegoś, wiesz? No ja też, czegoś nie rozumiem, chyba że to jest stójka, bo ja już w sumie zasad tej walki nie znam. O, Zusi, no. Ej, ta walka jest... Zusi, to jest już powinien, tak, już sędzia tak, powinien tak, 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 i właśnie tak to zrobił. Tak uważam, super. Egzekucja, można tak, tak niestety. Powiedzieć. Niestety. Adam, czy ty w ogóle z tego pojedynku jesteś zadowolony? Aj, to kurwa,
Jestem zadowolony, że wygrałem. Co się zmieniło w przygotowaniach od ostatniej walki z Pawłem Tyburskim? Parter, jeszcze raz parter. Dużo siły, dużo energii mam dzięki temu. Mówiłem na wcześniejszym wywiadzie, byłem w stanie napierającego Sifera odwrócić na siatkę, przewrócić i zrobić gratin pad, kurwa, na jego głowę. Adam, jakie plany? Czy wybiegasz już w przyszłość? Masz może przeciwnika, z którym chciałbyś skrzyżować rękawice? Jeszcze 15 kilo i Tarzan. Tarzan? No, gadaliśmy, też go bardzo lubię, też go szanuję, dlaczego... że to będzie bitka zajebista. Czyli po prostu dwóch świrów. Tak, no, piękna walka, kurwa, to nie chciałbyś zobaczyć? Ja sam bym chciał go zobaczyć, kurwa. No, naprawdę. No. Powiedz mi, czy uda się utrzymać ciebie w ryzach i no, pokus jest wiele, sam zwłaszcza się, po zwycięstwie. Sam się utrzymam w ryzach, słowo ci daję. Czyli teraz twoim największym uzależnieniem będzie sport i te rywalizacje w klatce. Tak, amen. Nie zada się ująć. Dziękuję Adam, gratulacje. Dobrze jest mieć wybór. Szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.